Rok 2022 został ogłoszony rokiem romantyzmu polskiego, ponieważ równo 200 lat temu został wydany debiutancki tomik Adama Mickiewicza pod tytułem Ballady i Romanse. A właśnie od momentu debiutu Mickiewicza symbolicznie uznajemy początek polskiego romantyzmu. Nieprzypadkowo więc jesteśmy częścią projektu w ramach festiwalu Kamera Akcja Mickiewicz, filmowy, w którym właśnie ta polska kinematografia jest omawiana przez pryzmat polskiego romantyzmu. No właśnie, 200 lat minęło od początku polskiego romantyzmu, a nadal mam wrażenie, że ten romantyzm płynie takim. Gęstym strumieniem krwi w żyłach polskich artystów. Powiedziałbym, że też płynie w żyłach polskich polonistów. Nie wiem, czy ty też tak <laughs> miałaś, ale myśmy romantyzm prawie przez rok w liceum omawiali. Tak, najpierw była starożytność, yy, dramaty greckie, nic. A później romantyzm. Niemniej ten projekt Mickiewicz-Filmowy jest doskonałą okazją, żeby wreszcie pomówić o filmie, o którym wielokrotnie myśleliśmy i wspominaliśmy, a nie było nam dane jeszcze go omówić na tym kanale, bo po prostu jeszcze nasz kanał nie istniał. Ale pamiętam jak dziś, październik 2015 roku, kiedy to wybraliśmy się na seans demona Marcina Wrony. I był to seans, który Zrobił na nas ogromne wrażenie, a po czasie stwierdzamy, że to był jeden z najbardziej romantycznych w duchu współczesnych filmów polskich. Remon fabularnie wpisuje się w polską tradycję opisywania w literaturze i w filmie Wesel, bo niewątpliwie Marcin Wrona inspiruje się Weselem Wyspiańskiego, ale także polemizuje z Wojciechem Smarzowskim. No i tutaj mamy sytuację, w której przyjeżdża Peter, Piotr, Python, wielu jest Mian, nasz główny bohater, z Londynu, żeby wziąć ślub z Żanetą. Młodzi zdecydowali się, żeby ten ślub miał miejsce w pobliżu starego domu dziadka Żanety i tam niemal dosłownie trupy wypływają na powierzchnię. Trupy, które dopominają się o Pamięć. Warto zwrócić uwagę, że demon, chociaż gdzieś poniekąd jest takim, moim zdaniem, zapomnianym i niedocenianym dziełem polskiej kinematografii, to kiedy w ramach naszego stowarzyszenia Słowo i Film zrobiliśmy głosowanie na najlepsze, najważniejsze polskie filmy po 89 roku, to o tym demonie jednak nie zapomniano, ponieważ znalazł się na całkiem niezłej 25 pozycji. Myślę, że gdyby ten film zrobił. Większy szum wygrał jakieś znaczniejsze nagrody. To być może znalazłby się jeszcze wyżej, ponieważ wyraźnie jest to interesujący głos polemiczny na temat. Polskiego romantyzmu na temat w ogóle kontinuum polskiej kultury. Znaczy wiesz, wydaje mi się, że problemem tego filmu jest fakt, że jego premiera została niejako przyćmiona przez tragiczną śmierć reżysera demona, czyli Marcina Wrony, który popełnił samobójstwo w ostatni dzień Festiwalu Filmów Popularnych w Gdyni w 2015 roku. I niejako ten fakt już nierozerwalnie jest połączony z tytułem tego filmu, i dlatego trudniej mówi się o demonie. Niemniej jest to szalenie. Ciekawy tytuł we współczesnym polskim kinie i trzeba o nim przypominać, tym bardziej, że jeżeli już mamy opowiadać o tym filmie w takim kontekście tego polskiego romantyzmu, a przede wszystkim ballad i romansów, to tak jak Adam Mickiewicz wyznaczał nowe trendy swoim debiutanckim tomikiem, tak samo Marcin Wrona i Agnieszka Smoczyńska w tym 2015 roku też zauważyli pewne trendy globalne w filmie, które też zainicjowali w Polsce, ponieważ właśnie to Demon, jak i Córki dancingu Agnieszki Smoczyńskiej są tymi filmami, które zauważyły, że można czerpać z poetyki horroru i bawić się tym gatunkiem, łączyć go z innymi. Agnieszka Smoczyńska połączyła horror z musicalem, a za to Marcin Wrona połączył horror z komedią i groteską. I te dwa filmy udowodniły, że Polacy mają bardzo ciekawe i świeże spojrzenie na Gatunek horroru i potrafią przez to opowiadać, no, szalenie fascynujące historie. Dodatkowo Marcin Wrona wykorzystał tą gatunkowość, żeby stać się bardziej atrakcyjnym produktem dla widza, no bo dzięki temu, że korzystamy z tej estetyki horroru, dzięki temu, że mamy w tym filmie dużo komedii i takiego poczucia humoru, no, to dzięki temu ten produkt staje się bardziej zjadliwy. I Wrona wykorzystał to bardzo świadomie, żeby tą zjadliwość możliwość połączyć z tym, że jednak mamy dość gorzką pigułkę do przełknięcia w tym filmie, ponieważ Wrona ma ambicje, aby opowiedzieć coś ważnego o ostatnich dekadach w historii Polski. I tutaj padają słowa, że nie ma człowieka bez wspólnoty, a nie ma wspólnoty bez pamięci. No i właśnie Marcin Wrona w tym filmie chce PRZYPOMNIEĆ tą prawdziwą historię, a o której wolelibyśmy w dużej mierze zapomnieć. Tutaj ciekawie jawi się to kontinuum wesel w polskim kinie, ponieważ Wrona w zasadzie zrobił w demonie to. Co później kontynuuje Smażowski w swoim drugim weselu. To znaczy, to jest i u Wrony i u Smarzowskiego jest próba rozliczenia się z przeszłością, otwarcie ran, ponieważ uznaje się, że trzeba te rany otworzyć, żeby później naród mógł normalnie funkcjonować. Demon jednak stawia ostatecznie tezę, że my nie potrafimy otworzyć tej rany, nie potrafimy jej zabliźnić, więc lepiej ją trzącą się raz jeszcze ją zamknąć. Jednocześnie zastanawiam się, czy demonowi, poniekąd nie ciąży jego gatunkowość, a przynajmniej ciążyła mu w tym 2015 roku, ponieważ wtedy w zasadzie w polskim kinie taki gatunek jak horror nie istniał. Powiedziałbym, że Wrona ze Smoczyńską trochę otworzyli te wrota horroru w polskim kinie. Od tego czasu już powstało naprawdę sporo propozycji, chociażby filmy Bartosza M. Kowalskiego, filmy Jagody Szelc. Teraz dosłownie w tym okresie wchodzi chyba pierwszy polski film o zombie Xawerego Żuławskiego, a więc bardzo się rozbudowało to polskie kinogrozy, ale w tym 2015 roku nie mogliśmy mówić w zasadzie o tego rodzaju filmach. No i jednak filmy gatunkowe, choć były pożądane w polskim filmie, to z drugiej strony uznawało się je za niejako gorsze. No i o tej traumie narodowej opowiadać przez pryzmat horroru, a z drugiej strony trochę przez pryzmat komedii, no czy to na pewno wypada? i wydaje mi się, że Demon został zlekceważony jako film no, z jednej strony ambitny i Wrona zawsze starał się wkładać te swoje ważne tematy w, czy to w ramy gatunkowości, czy to w ramy takiej naprawdę potoczystej narracyjności w stylu amerykańskim, ale być może przystępność tego filmu sprawiła, że w tamtym momencie część odbiorców odbiła się również od powagi tematu. Dlatego Marcina Wronę można nazwać właśnie prekursorem, ponieważ kilka lat później powstał Parasite, który zachwycił krytykę na całym świecie i się okazało, że można przez komedię, przez groteskę, przez thriller, przez horror opowiedzieć o bardzo ważnych przemianach w koreańskim społeczeństwie. Zobacz, historia lubi się w tym przypadku powtarzać, bo kiedy Adam Mickiewicz wydawał ballady i romanse, to spotkał się z krytyką ówczesnych kręgów literackich, oświeceniowych, że miesza gatunki, że korzysta z poezji ludowej, że... że używa języka potocznego, a przecież tak nie wolno, że za proste te rymy, że to wszystko takie banalne. No i nieracjonalne, no odwołuje się do zupełnie innych paradygmatów niż powinno się odwoływać, czyli do właśnie logiki i nauki, a tutaj coś zupełnie innego nam Adam Mickiewicz zaproponował. No i właśnie w demonie mamy bardzo silnie zaakcentowany ten konflikt między tym co racjonalne i tym co pozaracjonalne. No i tutaj zostało to rozegrane szalenie zabawnie i przewrotnie, ponieważ mamy niejako dwie figury, które reprezentują nam te dwa obozy, obóz racjonalny i pozaracjonalny. I reprezentantami tych dwóch punktów widzenia jest lekarz i ksiądz. I zgadnijcie kto jest po której stronie. Adam Woronowicz świetnie wciela się w postać lekarza. Zresztą on tutaj przede wszystkim odpowiada za ten element komediowy tego filmu. W ogóle możliwe, że to jest jego najlepsza rola filmowa, a miał takich wiele. No a w rolę księdza wciela się Cezary Kosiński. On akurat rzadko ma szansę błyszczyć na ekranie. Zazwyczaj ma takie role właśnie niewielkie. Tutaj też ta rola nie jest duża, chociaż bardzo znacząca. Szalenie znacząca, ponieważ okazuje się, że ksiądz jest największym racjonalistą z całego otoczenia. W zasadzie wygląda na to, że on nie wierzy w nic co się dzieje na ekranie, nic co się dzieje przed jego oczami i jedyne co go interesuje, żeby wyjść z tego domu szaleńców i wreszcie sobie odpocząć na plebanii. Na proszę. Bo, co trzeba mu powiedzieć, z samego rana o świtaniu ma pogrzeb. Tu jest ciekawa refleksja Marcina Wrony na temat tego, Jaką rolę współcześnie pełnią duchowni? To już nie są przewodnicy pomiędzy światem widzialnym a niewidzialnym, bo ksiądz raczej kulturowo odbierany jako postać, która łączy ten świat widzialny i niewidzialny. No tutaj postać Cezarego Kosińskiego wygląda na takiego psychologa, bo kiedy nasz główny bohater, Peter, pyta księdza, czy istnieje taka możliwość, żeby zobaczyć umarłego. No to na to pytanie, właśnie z tej sfery nadprzyrodzonej, ksiądz odpowiada, ale chodzi ci o taką osobę bliską Twojemu sercu, że gdzieś tam Ci się w głowie przypomina, tak? Mówisz o wspomnieniu bliskiej osoby, tak, bliskiej Twojemu sercu. Więc on. Chce być raczej właśnie takim psychologiem, kimś kto wysłucha, ale kimś kto nie widzi tego świata nieracjonalnego. Zresztą no właśnie w rozmowie z lekarzem za wszelką cenę próbuje znaleźć to racjonalne wyjaśnienie, wyjaśnienie chorobowe. Na pewno można to wytłumaczyć z medycznego punktu widzenia. Tak, a z kolei lekarz, który wydawałoby się, że właśnie reprezentuje ten świat nauki, jako pierwszy wierzy w to, że pana młodego chyba opętał jakiś demon. A jeśli nie, to może pana młodego faktycznie co się pętało. Chociaż początkowo lekarz deklaruje, że wierzy w racjonalną wizję rzeczywistości, ale tak samo deklaruje, że on już nie pije. Ale nie, 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 nie pije. Poprzez figurę lekarza zostają odwrócone role, które wyznaczył w romantyczności Adam Mickiewicz, czyli w takim manifestie romantyzmu. Tam mieliśmy mędrca, który patrzył przez szkiełko i oko. Do dupy, do dupy całe to oświecenie. No, i tymi mędrcami można byłoby powiedzieć są takie osoby jak lekarz. No, a tutaj lekarz jest właśnie tym, który ma to czucie i wiarę. Poza tym zauważ, że ostatecznie w demonie niejako osoby, które chcą tylko. Wierzyć w to, co widzą, to są tchórze. Mm -hmm. To są ludzie, którzy właśnie nie chcą pamiętać pewnych niewygodnych prawd, ponieważ wszystkie osoby, które tutaj nie dają wiary w to, co się dzieje, czyli taką postacią jest chociażby Andrzej Grabowski, który wciela się w postać ojca panny młodej. No i on bardzo często powtarza: Ja żadnych kości nie widziałem, ja nic o tym nie wiem, było, nie było. A kiedy widział, kto widział? Ja nie wiem, kiedy widział, bo ja nie widziałem, ale on widział. Pan młody po prostu ma padaczkę. Nieważne, że mówi w obcych językach, których nie powinien w ogóle znać. Czy ci, którzy nie widzą tej rzeczywistości pozaracjonalnej, to tacy, którzy wybierają tak naprawdę łatwiejszą ścieżkę? Wygodniejszą dla nich. Tak, lepiej czegoś nie widzieć, nie dostrzegać, ponieważ to może nam przysporzyć różnorodnych problemów. I wesele toczy się dalej. Pijemy wódeczkę, jest miło, sympatycznie, tańczymy. No ale tak naprawdę nic nie jest miłe i sympatyczne, skoro przy ogródku starego domu. U dziadka zostały znalezione kości. A więc gdzieś kiedyś wydarzyła się jakaś tragedia, albo jest jakaś pamięć dotycząca osoby, która dopomina się o to, żeby o sobie przypomnieć. Spędzimy tu razem długie lata. Ja i Hana. Te postacie, których określiłaś mianem tchórzy, oni chcą to wszystko potraktować jak sen. Zresztą podsumowuje to fantastyczna scena, w której widzimy postać Andrzeja Grabowskiego, czyli właśnie być może tego podstawowego tchórza tego świata, który próbuje zahipnotyzować wszystkich gości weselnych i powiedzieć im, że to wszystko, co się tutaj wydarzyło, to był sen. Ja właśnie. Wyśnicie mnie. Wręcz nawet wchodzą tutaj takie elementy popkulturowe, ponieważ postać Andrzeja Gramowskiego mówi do tych gości weselnych i trochę do widza również, jak Kaszpirowski, Adin, dwa, tri. No i te wszystkie słowa paradoksalnie są jak zaklęcia, zaklęcia, żeby te wszystkie wydarzenia, które miały miejsce... Zniknęły, no a przede wszystkim, żeby zniknął pan młody, który jest tutaj podstawowym problemem, ponieważ w niego wcielił się dybuk. No właśnie, ponieważ jeżeli coś się nie wydarzyło, to znaczy, że nie ma konsekwencji tych wydarzeń i można udawać, że nadal życie toczy się tak, jak się toczyło. I wesela nie było. No, i gdzieś chyba ten film mówi, że my wszyscy jako weselnicy daliśmy się zahipnotyzować, bo przecież finał tego filmu jest taki, że ten problem zostaje wrzucony gdzieś na dno jeziora pokopalnianego czy pożwirowni. I tematu nie ma. Kości zostały z powrotem zakopane. No a główna bohaterka, która gdzieś uwierzyła w to wszystko, przecież wyjeżdża i mm. też stara się sytuować z dala od tego i już nic od siebie nie dorzuca. I już w żaden sposób nie próbuje nikogo przekonywać, że te wydarzenia poprzedniej nocy naprawdę miały miejsce. Ale jednocześnie jest takim cichym nośnikiem pamięci, mm -hmm. ponieważ odpływa w kurtce głównego bohatera, zresztą też zcięła się, także nie jako chce teraz ona być tym naszym głównym bohaterem, który kiedy już odkrył jakąś prawdę, no to nie był w stanie od niej uciec. Jest być może takim nośnikiem pamięci do momentu, kiedy będziemy gotowi, żeby stanąć przed tą tragiczną prawdą. No, ale właśnie, jak w samym filmie jest przywołana ta zapomniana historia, o której chce opowiadać Marcin Wrona. No, niemal tak samo jak w świtezi Adama Mickiewicza, kiedy to z jeziora jest wyłowiona panna, która zaczyna opowiadać średniowieczne dzieje tego miejsca. No i w samym filmie mamy do czynienia z sytuacją, kiedy co prawda nie z jeziora, chociaż motyw jeziora tutaj też się pojawia, ale z ziemi zostają tu przypadkiem odkopane, zapomniane, nieznane kości ludzkie. I w ten sposób zostaje wywołany tytułowy demon, a inaczej dybuk, czyli duch Hany Żydówki, która niegdyś mieszkała w tym domu, o którym wiemy tylko tyle, że należał do dziadka naszej bohaterki Granej przez Agnieszkę Żulewską. No i okazuje się, że ta historia domu jest znacznie bardziej skomplikowana, ponieważ ten dom nie został zbudowany przez dziadka Żanety, ale dziadek przejął ten dom po wcześniejszej rodzinie. Żydowskiej. I tak naprawdę nie wiemy, jak ten dom przejął, i Marcin Wrona tutaj decyduje się zostawić widza z bardzo wieloma znakami zapytania. No i niejako ta zjawa Hany, tak jak w innej balladzie Adama Mickiewicza, Liliach, domaga się sprawiedliwości za dawne dzieje. Chce dopełnić tego, co było jej obiecane za życie, a mianowicie poślubienie polskiego chłopca. Z drugiej strony można powiedzieć, że domaga się tego, żeby wreszcie ją godnie pochowano. I tutaj z jednej strony no, to poślubienie polskiego chłopca poniekąd wychodzi, ale nie w pełni, ale ta chęć tego, żeby pewne rzeczy zostały zamknięte, już się nie udaje. Więc to katarzizm, który jest obecne w balladach i romansach i w ogóle w romantyzmie, no tutaj się tak spełnia jedynie połowicznie. Tak to jest, tak naprawdę zupełnie inny typ ducha niż ten znany w romantyzmie, bo jednak kiedy pojawia się ta zjawa, która domaga się sprawiedliwości, no chociażby w tych balladach Adama Mickiewicza, no to ona jest potężna, ona jest myśl Mąż chce się zemścić na swojej żonie i na swoich braciach, którzy zapomnieli o nim i chcieli żyć dalej życiem, niemszcząc go. A tymczasem w demonie, tak naprawdę, ten duch nie chce nikogo krzywdy. On sam w sobie jest wręcz zagubiony w tym świecie, w którym pojawił się na nowo, ale sama obecność tego ducha jest zagrażająca dla otoczenia. No, bo właśnie wyciąga stare brudy, o których nie chcemy pamiętać. To jaki jest duch Hany, jest swego rodzaju. Pęknięciem w horrorowej rzeczywistości tego filmu, ponieważ oczekiwalibyśmy od takiej zjawy intensywnego działania, mściwości, zemsty. Tutaj nic takiego nie ma miejsca. Wręcz ten Piotr, w którego jest wcielona Hanna, no jest taki biedny, płacze, wzywa mamę, tatę, rozmawia z nim jej dawny kolega, czyli dzisiejszy emerytowany nauczyciel tutaj w tej roli, Włodzimierz Pres. Taka też wspaniała i symboliczna rola w tym filmie. Więc ta groza jest nieoczywista. Ale rzeczywiście ta groza wynika przede wszystkim z tego, że ci współcześni Polacy obecni na tym weselu. Boją się tego, co symbolizuje Hana. Tak naprawdę największą grozę całej sytuacji budują siły natury, ponieważ no na początku mamy taki piękny przejazd przez to zaspane miasteczko całe we mgle, co już nam buduje taką aurę tajemniczości i takiego niepokoju, co dzieje się takiego w tej rzeczywistości, że jest gdzieś to wszystko skrywane za tą mgłą. No właśnie możemy powiedzieć za tą mgłą niepamięci. A z drugiej strony no mamy tutaj wichurę, mamy tutaj deszcz ulewny. W pewnym momencie naszego głównego bohatera też pochłania bagno i nie jesteśmy w stanie powiedzieć, czy to się wydarzyło naprawdę, czy to jednak była sfera wyobrażeń Piotra, no ale z drugiej strony później mamy sygnały, że chyba jednak faktycznie utopił się w tym bagnie. I to jest jedna z takich najbardziej przerażających scen w tym filmie, kiedy nasz bohater odkrywa, że jednak ma brud w Uszach, co świadczy o tym, że gdzieś głęboko był zakopany w tej ziemi. No a poza tym te brudne ręce, te wiecznie umazane w ziemi ręce, które no, można porównać do y, rąk, które są umazane krwią. Ta ziemia jest właśnie tym nośnikiem pamięci. Nie pozwala sobie zapomnieć to, co widział nasz bohater. Choć przez dłuższy czas stara się udawać, że nic się nie stało, próbuje zapomnieć o tym wydarzeniu, próbuje siebie przekonać, że może mu się to wszystko śniło, no to nie, te brudne ręce cały czas mu przypominają, że to, co widział, musiało być prawdą. No i kto mu mówi, żeby umył te ręce i żeby te ręce były czyste? Mhm. Oczywiście postać Andrzeja Grabowskiego, który chce wszystko zamieść pod dywan. Więc niejako te siły natury mówią tutaj w imieniu zmarłych, tak jak miało to miejsce w romantyzmie, i to właśnie często te elementy przyrody przypominały o zbrodni niegdyś dokonanej, tak jak na przykład właśnie w Lijach. Te lilie rosnące na grobie zmarłego były tym symbolem zbrodni, i wydaje się, że Marcin Wrona w swoim filmie też bardzo chętnie korzysta z tej dobrze znanej symboliki. Taką wisienką na torcie, która też uzupełnia cały ten romantyczny obraz w demonie, jest muzyka ludowa na weselu, ponieważ na weselu mamy zespół, który właśnie gra pieśni ludowe i one też stają się elementem tej całej rzeczywistości. No, odwołanie to jest jak najbardziej oczywiste ponieważ tak jak mówiliśmy ballady i romanse i w ogóle cały romantyzm polski korzystał z tej ludowości i tutaj też Marcin Wrona pokazuje za pomocą tego dosyć prostego zabiegu że znajdujemy się w właśnie takim romantycznym kręgu symbolicznym Zresztą jego ta obrzędowość polska bardzo interesowała mhm. na przestrzeni całej kariery mhm. <śpiewanie> Jeśli jeszcze nie mieliście okazji zobaczyć demona, to naszym zdaniem jest to jedno z tych dzieł polskiej kinematografii z ostatnich lat, które na pewno warto nadrobić i które no właśnie zachowuje ten idealny balans pomiędzy tym, co jest rozrywką, a tym, co jest taką treścią interesującą i ukrytą, i naprawdę z demona można dużo czerpać. Tak, i trzeba zaznaczyć, że ten film jest szalenie bogaty w taką dyskursywność. My tutaj się skupiliśmy na tych elementach romantycznych w tym filmie, zresztą bardzo świadomie zaakcentowanych przez samego Marcina Wronę. Ale to już było wszystko! To już wszystko było w romantyzmie! Ale z racji tematyki ten film jest również silnie inspirowany dybukiem, czyli sztuką napisaną przez Szymona Anskiego jeszcze dużo przed wojną oraz filmem również przedwojennym pod tym samym tytułem, który jest uznany za najwybitniejsze dzieło w języku idiżch filmowe no a poza tym mnóstwo mamy w tym filmie odniesień do lśnienia Stanleya Kubricka a również nie brakuje cytatów ze wcześniej wspomnianego Wesela Wojciecha Smarzowskiego. a jednocześnie Wrona wplata w ten film fragmenty ze sztuki Doroty Masłowskiej no także ten film jest no, przebogaty w konteksty i naprawdę można o nim robić Prace magisterskie podejrzewam, no ale to już jest zadanie dla innych osób. Tymczasem my mamy nadzieję, że zrobiliśmy Wam małego smaka na to, żeby sobie zobaczyć demona, jeżeli jeszcze go nie widzieliście. No a może nawet zajrzycie do ballet i romansów, bo ja wiem, że szkoła, że cierpienie, że prace domowe ale akurat to jest jeden z tych dzieł kultury, który broni się do dziś. A od nas póki co to by było na tyle. PA!